2 promile alkoholu we krwi miał kierowca osobówki, który najpierw zablokował drogę, a potem próbując odjechać, uszkodził słup energetyczny, ogrodzenie i zatrzymał się na budynku. Został zatrzymany dzięki interwencji innego kierowcy. 23-latek kierujący samochodem ciężarowym, wracając po pracy do domu, zauważył samochód marki Renault Laguna, który stał w poprzek drogi, blokując przejazd innym samochodom. Chciał pomóc mężczyźnie w samochodzie, myśląc, że kierowca ma jakieś problemy. Na miejscu jednak okazało się, że mężczyzna kierujący tą Laguną jest prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Kierujący Laguną, widząc zainteresowanie swoją osobą, tym, że stoi w dość dziwaczny sposób zaparkowany, włączył wsteczny, próbując wycofać, uderzył jeszcze w słup energetyczny, po czym po prostu odjechał. 23-latek ruszył za nim, informując policję, gdzie jest i w którą stronę się kieruje. Na miejsce został wysłany patrol ruchu drogowego. Zanim dojechał, mężczyzna został już ujęty przez tego 23-latka i przekazany w ręce policji, jednak zanim do tego doszło, zdążył jeszcze uderzyć w pobliski płot oraz zatrzymał się na elewacji budynku. Szybka reakcja 23-latka i jego obywatelska postawa pozwoliły uniknąć tragedii. W tym momencie trzeba jakoś zapobiegać od razu, żeby nie czekać na osoby trzecie. Próbować, bo nie zawsze to się może udać. Raczej nie razem można, żeby było zareagować samemu. Na policję bym zgłosiła. Zatrzymany kierowca to 32-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego. Miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.